świat przez pryzmat nieszczęścia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, kończyłem poprzednie spotkanie tydzień temu może trochę zaskakującymi słowami, może nawet niektórych bulwersującymi. Nie wiem, czy nie odnoszą Państwo wrażenia, że we współczesnym nauczaniu Kościoła, we współczesnym nauczaniu papieża Franciszka, przypowieść o miłosiernym ojcu i marnotrawnym synu jakby została odsunięta w cień. W nauczaniu, przepowiadaniu, w którym słowo miłosierdzie odmieniane jest tak często przez wszystkie chyba przypadki. Ewangelia miłosierdzia, ta Ewangelia z 15 rozdziału Ewangelii według Łukasza staje się jakby przemilczana. Ktoś, może wielu z Państwa oburzy się, może zarzuci mi, że mijam się z faktami. Przecież chyba dawno papież nie mówił tak często o miłosierdziu, tak dawno nie było tyle konkretnych gestów miłosierdzia. Nie, zapewniam, że nie dam się wciągnąć w tego typu polemikę. Ktoś będzie pamiętał ufundowane windy w szkole dla niepełnosprawnych przez papieża Franciszka. Ja natomiast przyznam się, że bardziej pamiętam o oddłużeniu w roku wielkiego jubileuszu, roku 2000, wielu państw na świecie na kwotę miliardów dolarów. A wszystko to dokonało się na apel Jana Pawła II, który wołał o miłosierdzie. Miłosierdzie może niespektakularne dla jednych, ale niezwykle realne, polegające na umożliwieniu warunków życia dla milionów ludzi, nadaniu tym ludziom nadziei. I to się dokonało. Ale nie chcę naprawdę licytować ani skali pomocy, ani tym bardziej skali ludzkich dramatów. Myślę, że byłoby wyrazem jakiejś wręcz bezduszności niepodkreślenie, jak bardzo te dramaty są realne w ludzkim życiu. Jak często stają się one pasmem niekończącego się cierpienia, jak niejednokrotnie stanowią po prostu dramatyczne pytanie wobec ludzkiej nadziei, także wobec nadziei chrześcijańskiej. Te sytuacje dramatyczne, gdyby ostatecznie sprowadzić je do jakiegoś ludzkiego mianownika, choć to przecież tak naprawdę niemożliwe, wskazują ostatecznie na to, że te różne stany cierpienia, bólu, niespełnionych nadziei, niedopełnionych planów życiowych, że wszystko to jest stanami nieszczęścia. Stan ludzkiego nieszczęścia jest przy tym stanem równie dramatycznym, co niepokojącym. Stosunkowo nie tak dawno sięgnąłem po słowa księdza Józefa Tischnera z jednej z jego ostatnich publikacji, który analizując kondycję człowieka nieszczęśliwego zastanawiał się, co dzieje się z człowiekiem, i tu cytuję słowa krakowskiego filozofa, wtedy, gdy nie potrafi spojrzeć na świat inaczej, jak poprzez pryzmat swojego nieszczęścia. Przeżyte nieszczęście trwa w nim i staje się oknem, poprzez które patrzy on na ludzi, na świat, na Boga. Kto patrzy na świat poprzez nieszczęście, które niesie w sobie, ten widzi świat jako ziemię wygnania. Wszystko, co tu jest, jest nie takie, jakie być powinno. Nieprawdziwy dom, nieprawdziwi ludzie, nieprawdziwe czasy i on sam nieprawdziwy. Rozpoznanie rzeczywistości przez człowieka nieszczęśliwego oznacza zatem rozpoznanie granicy dwóch światów. Świata prawdziwego i nieprawdziwego, świata autentycznego i nieautentycznego. Jednak ono, to rozpoznanie, nie zamyka doznań człowieka nieszczęśliwego. Tischner kontynuuje i kontynuuje bardzo ciekawie. Pisał, okno nieszczęścia staje się również oknem, przez które człowiek ogląda Boga. I co się wtedy dzieje? Możliwe są dwa wyjścia. Albo człowiek obwinia Boga za swoje nieszczęście i wówczas odchodzi od Boga. Albo odkrywa, że jego nieszczęście przyciąga wzrok litościwego Boga. I wtedy wytwarza w sobie swoistą odmianę religijności. Religijność nieszczęśliwą. Proszę Państwa, zwracam uwagę na to pojęcie, religijność nieszczęśliwa. Bo tu być może zaczyna się coś, co jest bardziej aktualne dziś niż wtedy za czasów księdza Tischnera.
Zapraszam.